Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj gulasz grzybowy z wieprzowiną. Jak sama nazwa wskazuje, sięgnęłam po wieprzowinę, a jeśli ktoś nie uznaje tego mięsa, to spokojnie można je podmienić na drób czy na przykład wołowinę i gulasz także będzie dobry. Przygotowuję ten gulasz z udziałem grzybów suszonych, ale znowu, jeśli nie mamy suszonych, to myślę, że spokojnie można sięgnąć po pieczarki. Smak będzie wprawdzie nieco inny, nieco mniej intensywny, ale również powinno wyjść smacznie. Ja najchętniej podaję go z kaszą i z kiszonym ogórkiem, bo w tej konfiguracji smakuje nam najbardziej, no ale oczywiście dodatki pozostawiam już własnemu wyborowi. Przepis i składniki jak zawsze podaję na www.skutecznie.tv, gdzie serdecznie zapraszam. No a za chwileczkę pokażę, jak przyrządzam ten gulasz. Zapraszam. Dwie garście suszonych grzybów, takie solidne. Moje grzybki są pocięte w takie talarki. Zalewam teraz zimną wodą i zostawiam do namoczenia. Mam tutaj 360 g mięsa gulaszowego, to jest mięso wieprzowe i pokroję je teraz w taką gulaszową kostkę, czyli kostkę takiej wielkości, jaką lubię w gulaszu. Do miski dodaję łyżkę oleju, łyżkę ciemnego sosu sojowego, niepełną łyżeczkę czerwonej słodkiej papryki, jakieś pół łyżeczki soli oraz pół łyżeczki pieprzu ziołowego. Drobno siekam lub przeciskam przez praskę dwa ząbki czosnku i całość dokładnie mieszam na taką gęstą marynatę. I do miski dodaję teraz mięso i dokładnie mieszam tak, aby każdy kawałeczek mięsa dobrze pokrył się przyprawami. Przykrywam i jeśli mam czas, to wstawiam na jakieś 2-3 godzinki lub na noc do lodówki, aby mięso ładnie przegryzało się z przyprawami. Jeśli nie, to po prostu odstawiam je na bok, szykuję cebulę oraz grzyby i od razu zabieram się za szykowanie gulaszu. Jedną średnią cebulę kroję teraz w półtalarki lub piórka. Garnek zwilżam wodą i nagrzewam. I do takiego nagrzewającego się garnka dodaję mięso. Nie dodaję już tłuszczu, dlatego że olej był w marynacie, w której było mięso. Zwiększam grzanie i na takim średnim ogniu podsmażam mięso do chwili, kiedy z każdej strony się zetnie, zamykając pory i zostawiając całą swoją soczystość w środku. Trwa to jakieś 2-3 minutki, widać, że mięso już zaczyna się ścinać, ono absolutnie jeszcze nie jest usmażone. Ale na tym etapie dodaję już przygotowaną wcześniej cebulę. Mieszam. Dodaję także opłukane i odsączone grzyby. I na koniec dodaję 4 kulki ziela angielskiego, 2 listki laurowe i całość zalewam 2 szklankami wody. Moje szklanki mają pojemność 200 ml, zatem dolałam tutaj 400 ml wody. Teraz jeszcze mieszam. Przykrywam i na małym ogniu tuszę do miękkości mięsa oraz pożądanej gęstości sosu. Podczas gotowania bowiem sosik lekko odparuje i poprzez tę redukcję stanie się bardziej gęsty. Po 45 minutach sosik wygląda tak. Widać, że zredukował swoją objętość. Mięsko już jest kruche, więc nie będę go już więcej gotować. Teraz jest także moment, aby doprawić do smaku. Mój sos jest doprawiony w sam raz, więc również nie będę go doprawiać, ale gdybym chciała, to właśnie teraz. No i mimo, że sos zredukował swoją objętość, to jednak jest jeszcze taki płynny. Można go w ten sposób zostawić, a można go zaciągnąć mąką ziemniaczaną rozprowadzoną w niewielkiej ilości wody lub po prostu dodać śmietanę
czy też pogotować jeszcze chwilę bez przykrycia, aby jeszcze bardziej odparował. Ja go zaciągnę mąką ziemniaczaną. Mam tutaj dwie łyżeczki, niepełne łyżeczki mąki ziemniaczanej. Rozprowadzam je w niewielkiej ilości wody. I kiedy się już chwilkę pogotuje, wyłączam grzanie i gulasz jest gotowy. Tak, przygotowany gulasz podaję oczywiście na gorąco, a można go podać z ulubionymi dodatkami, na przykład z pieczywem, z ziemniakami, z kaszą, z ryżem, z kaszką kuskus, z kluseczkami, naprawdę według uznania. Ja dzisiaj podaję z kaszą maślano-koperkową, jak ją przygotować pokazuję w osobnym filmiku. I po prostu polewam tę kaszę gulaszem. W kuchni pachnie naprawdę przepięknie. Ja mam nadzieję, że ten gulasz Wam posmakuje i jak zwykle życzę smacznego.